Artur Gwóźdź, aż mnie korci, żeby zaśpiewać Góralu, czy ci nie żal, ale jakoś na razie nie ma być czego żal, no to nie będę może śpiewał, ale rzeczywiście okolica piękna i pomysł na galę, trzeba przyznać, szapoba. Dziękuję, bo tak naprawdę ten Nowy Targ to jest takie moje dziecko. Takie moje dziecko odnośnie, wiesz, bo pierwszy raz Babilon robi w Nowym Targu, tak naprawdę pierwszy raz chyba będziemy ma na Podhalu w takiej formule, no i jeszcze to, co dzisiaj... Pod Krokwią też kiedyś było, rzeczywiście przypomniał mi Marcin Kalata, że raz była taka gala, nawet w Orange Sport pokazywana. Nie bardzo się wtedy udało, no ale nieważne, była taka sobie gala. Tego, ale bardzo dawno w każdym razie. Bardzo dawno, tak. Chyba 2014 rok. Czyli nawet, wiesz, nawet nie pamiętałem, ale tak naprawdę, no wiesz, no przede wszystkim też tutaj widzisz w Gorącym Potoku, to jest partner nasz, który też jest tutaj z tego, wiesz, robiliśmy ważenie. Fajnie wszystko wyszło, jak powiedziałeś, w pięknym krajobrazie gór z tyłu i tutaj tego, wiesz, term Gorącego Potoku. Fajne miejsce, w ogóle fajni ludzie. Wiesz, tutaj mam nadzieję, że jutro Podhale na tym Babilonie zrobi taką robotę, że będziecie mówić, że dawno nie było gali takiej Babilonu i jest tak dużą ilością publiczności, jaka się zapowiada w dniu jutrzejszym. No Robert Tyrus właśnie mówił o tym, że tutaj Podhale górą, że zagrzmi, że to w ogóle będzie jakieś nieprawdopodobne wydarzenie. Takiej eksplozji fajerwerków to jeszcze podobno Podhale nie widziało, tak on przynajmniej twierdzi. A propos niego, pozwolę sobie do niego nawiązać, też ciekawy pomysł, znowu mamy strongmana, jeśli chodzi o MMA. Dokładnie, wiesz co, no pozazdrościłem trochę KSW Mariusza po ostatniej walce i mam swojego kropka, Cyrwusa Roberta, lokalnego bohatera, który tak naprawdę, nie wiem czy śledziłeś jego karierę strongmana, ale to jest jeden z na dzień dzisiejszy najbardziej utytułowanych zawodników strongmanów w Polsce i tak naprawdę następca Mariusza Podzianowskiego. Więc jeżeli spróbuję swoich sił w tym, będzie mu się to podobało, to kto wie, czy nie będziemy, gdzieś nie pociągniemy dalej tego tematu i coś tam powymyślimy. I na pewno do takich zawodników jest ciężko znaleźć przeciwnika i tutaj też był pomysł, no udało się znaleźć Gagatka, więc mamy fajne zestawienie pod typową publiczność na Podhalu i pod tych właśnie kibiców, o których mówi Robert. No dokładnie. Z tego co wiem, to tam gdzieś, jeśli chodzi o Roberta, to już było zainteresowanie ze strony innych organizacji, ale tam się nie do końca chyba udało porozumieć, nie wiem, była taka sytuacja. Są, bo tam, wiesz, zawsze organizacje freakowe, które mają w swoich szeregach, jak Fame czy High League, strongmanów. No właśnie. I tyle, jeśli chodzi. Chcieli po prostu pewnie wykorzystać. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Robię taki extra fight. Robię to pierwszy raz. Chcę zobaczyć, jak to będzie odebrane i też co oni pokażą w klatce, a potem się zastanowię, czy będziemy to kontynuować. Tutaj dodatkowo jeszcze Marcin Kalata, też zawodnik lokalny. No z przygodami. Tak, tak. Z przygodami troszeczkę. Nie, może nie z przygodami, raczej z pewnymi kłopotami, z pechem ogromnym, który mu towarzyszy. No to sam wspomniał, to jest może wreszcie okazać, żeby tutaj u siebie wreszcie tego pecha przełamać i żeby żadna mu się kontuzja wreszcie nie przytrafiła albo jemu rywalowi, bo to też przecież był kłopot, bo wypadł przeciwnik w którymś momencie. Że wypadł przeciwnik na ostatniej walce jeszcze ze świętej pamięci Mateuszem Mazowskim, który naprawdę był wspaniałym człowiekiem i też, wiesz, zginął w górach właśnie. To też jest właśnie całe taka tego, no to Marcin Kalata teraz u siebie. Mam nadzieję, że wróci na tą drogę zwycięstwa i pokaże się jeszcze z bardzo dobrej strony. Ja już jestem po słowie, że jeżeli wygra Marcin Kalata, to szybciutko dostaje walkę z innym wielkim zwierzakiem, który naprawdę powiedział, że będzie wszystkich bił i tak dalej, który się już bił na Babilonie, możecie się domyśleć. Więc mam gotowe fajne zestawienie, ale to poczekajmy, wiesz, Turek, który mieszka na co dzień w Austrii, bił się naprawdę z dobrymi zawodnikami, nie przyjechał tutaj typowo po wypłatę, tylko jednak zawalczyć, bo wiem, że był w przygotowaniach, więc zobaczymy jutrzejszego pojedynku. Mam nadzieję, że dadzą świetne widowisko. Tą bestię staram się sobie przypomnieć, kurde, starość jest i, no nieważne, w każdym kurka, wyjadł mi z głowy, no wiem o kim mówisz, ale nieistotne. Dobra, zobaczymy, niech najpierw ta walka się odbędzie, wtedy się dopiero wszystko ułoży. Bestia z nadmorza. Bestia z nadmorza, no właśnie, dobra. Anos. Tak jest, no właśnie tak. I teraz już wszystko jasne. Natomiast ja jeszcze nawiążę do tych wielkich bestii. Troszkę odbiegając od tej gali, pozwolisz na moment, właśnie ogłoszono pojedynek na gali KSW pewnego ciężkiego zawodnika. Ciężkiego zawodnika, którego doskonale kojarzymy tutaj z występu właśnie na gali Babilon. Normalna kolej rzeczy, myślisz? Tak widzę, nie ma chyba tutaj jakiegoś u ciebie, że tak powiem, niezadowolenia z tego powodu, że tak się akurat Filip Stawowy ustawił teraz. Ja mam dobre relacje z Tomkiem i też planujemy takie rzeczy wspólnie, więc zgoda na to była. Do tego wcześniejsza zgoda była już na walkę o pas w Federacji Ares, ale tam zostaliśmy potraktowani w sposób karygodny i więc udało się zorganizować mu w szybkim terminie, tak naprawdę po 20 maja 18, czyli tak naprawdę miesiąc czasu udało się zorganizować jeszcze lepszy pojedynek na gali KSW z dobrym, wymagającym przeciwnikiem. I
Mam nadzieję, że Filip to, co udowodnił w Babilonii, to jak dawał świetne, efektowne walki i ten czołg z murowanej gośliny rozjedzie Czecha i to w świetnym stylu i z tego sobie życzę, bo uważam, że Filip ma wielki potencjał na to, żeby zwojować kategorię ciężką w KSW i wnieść do niej troszeczkę młodej krwi, bo to jest bardzo młody chłopak, ma 26 lat, czy 27, już nie pamiętam dokładnie, ale takich zawodników jeszcze jak na wagę ciężką, to na pewno będzie szukać ze złotem. Jest jeszcze przede wszystkim też Marek Samociuk, też młody chłopak, który się ostatnio świetnie pokazał, więc młode pokolenie w KSW jest jak najbardziej potrzebne. Młode pokolenie i w ogóle ta waga ciężka, tak mam wrażenie, że KSW troszeczkę jakby zaczęło dopieszczać tą kategorię ciężką teraz i szuka fajnych pomysłów na tę kategorię ciężką, co akurat dla Filipa chyba może być całkiem dobrym rozwiązaniem. Tak, bo będzie więcej zawodników do tego, żeby można szachować i robić te walki w miarę częściej, żeby Filip się bił też tak, bo to będzie też dla niego na pewno duży progres. I no, czekamy na ten pierwszy debiut, bo wiadomo, to jest inna federacja, większe wyzwanie, ale Filip już tutaj wielokrotnie udowadniał, że stając pod presją daje fenomenalne walki, chociażby jak było i z Marcinem Kalatą, chociażby jak było z Marcinem Sianosem, czy tak samo jak było w tej przegranej, którą ja uważam, że to tak nie do końca, to było jednogłośne, zawsze będę się o tym tego, bo gdzieś mi to siedzi w głowie. Oczywiście, wiesz, no tacy dali werdykt sędziowie z Kevinem Szaflarskim. Ale wiesz, ale tak się zastanawiam, no ja wiem, że sytuacja z Kevinem jest jaka jest tak naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, jak ta gala została ogłoszona, tak sobie pomyślałem, kurczę, no to byłaby tutaj na tej ziemi kapitalna walka z Kevinem. Ja zaproponowałem była propozycja Kevina Szaflarskiego tą walkę. Kevin zrezygnował z tej walki, bo miał walczyć z Filipem Stawowym o pas Federacji Babilon. Z drugiej strony mieszka prawdopodobnie kilka kilometrów stąd, bo no właśnie, rodzinny dom. Więc dla mnie to było kolej rzeczy, żeby to zaproponować pierwszej w takiej sytuacji, tak, ale nie był zainteresowany tą walką. Mówi, że ma walkę w jakiejś lepszej zagranicznej federacji za dobre pieniądze, co potem się okazało, że jednak bił się tutaj z Kornikiem, z Zapadką na lokalnej gali. No ale dostał, z tego co wiem, informację, że dostaliśmy, że chyba dostał szansę walki na Dana White Contender Series. Tak, no tak właśnie jest. Ja mu życzę powodzenia, bo każdy kolejny Polak w UFC jest bardzo mile widziany. To może tylko jeszcze wyjaśnimy w dwóch słowach to, co się wydarzyło z Filipem Stawowym, z tą nieudaną wyprawą, która gdzieś tam przez was była ogłaszana. Mówisz o Aresie? O Aresie. Wiesz co, no ciężko mi jest, jeżeli chłopak dostaje walkę o pas z lokalnym zawodnikiem, miejscowym zawodnikiem ich, który tak bardzo promuje Federacja Ares, czyli Syczewem, i teraz Syczew zostaje zapalony do dopingu i on zawinił w tej walce, no to Federacja Ares anuluje walkę, a nie szuka przeciwnika dla Filipa, no to troszeczkę słabe, nie, jeżeli to była walka o pas. Co z ten biedny chłopak, który przygotowywał się taki okres czasu do tej walki, ma teraz rzucić te wszystkie tego, stracić pieniądze na to, bo federacja, duża federacja, która ma pieniądze, bo jeżeli to by się zdarzyło nam czasami, a tak się czasami dzieje, wiesz, my mamy, nie mamy jakichś wielkich pieniędzy, a oni mają i tak dalej, także nie byłoby problemu z zastąpieniem dobrego, ciężkiego na to, żeby tego zostało to anulowane, bo dla nas już był to jawny przekaz, że jest pompowanie zawodników tylko swoich i to jest o to tylko chodziło, bo pewne, byli świadomi, byli pewni, że może ten pokona Syczew, co by się bardzo zdziwili Filipa i dlatego była taka decyzja. Więc zostawmy to i tak dalej. Filip jest KSW i mam nadzieję, że KSW będzie go dobrze traktowała, a Filip będzie się odpłacał fenomenalnymi walkami. To a propos fenomenalnych walk, przejdźmy do tej walki wieczoru, która nas tu czeka. Ja myślę, że dwie takie walki, oczywiście wszystkich tu szanując bardzo i doceniając, bo to zawsze jest tak, że ci, którzy w klatce wchodzą, to muszą mieć te jaja i co to dużo gadać. Natomiast dwie walki z mojego punktu widzenia, tak sobie pozwolę na małą prywatę, to po pierwsze oczywiście walka wieczoru, druga walka kickbokserska. I przeze mnie, i tutaj słyszałem przez kolegę z Polsatu też, nazwana pojedynkiem legend polskiego kickboxingu, chyba nie na wyrost. Nie na wyrost. Dwa, że Dominik ma tu wielu kibiców Zakopanego, bo często robi to obozy, a Rafał Dutek jest... Wraca z taką energią, przepraszam ci przerwę, bo on miał te swoje kłopoty i rzeczywiście tam te problemy mocno go przygniotły, ale teraz twierdzi, że wszystko to sobie poukładał, te prywatne sprawy też. Przede wszystkim. Ja wiesz, z Dominikiem jestem najbliżej tak naprawdę i go wychowywałem bardzo mocno i jestem z nim w taki bardzo mocno bliskim sercu sposób, więc ta jego praca i tak naprawdę wrócenie, powrót na szczyt i ta wielka determinacja, która teraz jest od tego, czym powiedziałeś, poukładanie swoich spraw prywatnych, da teraz na pewno kopa, jest zdeterminowany, chce się pokazać jak z najlepszej strony. Zresztą Rafał Dudek też ma coś do udowodnienia, że nadal jest jeszcze świetnym zawodnikiem i na pewno takim zawodnikiem jest, więc czeka nas bardzo dobry pojedynek w K1.
jeden, czego nie było na Babilonie, bo zazwyczaj Fen to z tego słynął. Chociaż raz już chyba Tomek zrobił to lodzikiem w tym zestawieniu, chyba pamiętam gdzieś pod Warszawą. Więc co, czeka nas bardzo dobry pojedynek. No i wiadomo, no to co mówiłeś, walka wieczoru, Piotrek Wawrzynia, Adaś Baguna, no to jest coś, co to są wychowankowie Babilonu tak naprawdę. Piotrek odnaleziony w cudzysłowie, tam wiesz, gdzieś odgrużony po tego, dajesz dwie świetne walki i z Adrianem Bełeszyńskim i z tym Kiemu Patrzykiem, a Adaś Baguna pnie się, nokautując wszystkich swoich przeciwników, kończąc walki przed czasem. Zasłużyli obydwoje, serce moje rozdarte, bo to było dwoje Arnox, ale tak naprawdę wielką pracą zasłużyli na kategorii 84, na ten pas, żeby zawalczyć. No i jutro będziemy widzieć, który z nich jest lepszy tego dnia. Taki poznański pojedynek troszeczkę nam się zrobi w górach. Przede wszystkim Ankos kontra Czerwony Smog. Myślę, że tutaj będzie nie dużo, chcieli rozmawiać, nie chcieli mówić. Dużo podtekstów gdzieś tam w kuluarach, pewnie przez was, redaktorów i ludzi tak gdzieś, którzy wyznają sytuację. Ale no wiesz, to nie tego. To z dwóch świetnych sportowców, którzy będą się bić i skupmy się na tym. A ja bym jeszcze tutaj też na taki pojedynek wielkopolski, który odbędzie się tutaj. No to jest pojedynek też Huberta Loty z Krzysiem Endelewskim. Tak naprawdę eliminator, który już to powiedziałem. No bo jeżeli któryś z nich wygra, na następnym tygodniu już mogę rozłożyć sobie kapcie przed telewizorem i oglądać walkę pojedynek o pas Piotrka Kasprzaka z Damianem Zorczykowskim w Radomiu, bo jeden z nich, który dzisiaj wygra, na pewno będzie bił się w kolejności ze zwycięzcą tamtego pojedynku. Tak, tylko wracając do walki wieczoru, jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się, czy właśnie Łaguna będzie w stanie wytrzymać ten dystans ewentualnie. On do tej pory swoich walk na żadnym dystansie nie toczył tak naprawdę. To były walki kończone wszystkie przed czasem. To jest duże chyba pytanie, czy będzie w stanie wytrzymać to pod tym względem. On twierdzi, że jest odpowiednio, jak wiadomo, no nie mógł powiedzieć inaczej, nastawiony. Pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Trzy rundy są trzy rundy. Pięciorundowy pojedynek na pełnym dystansie to jest pojedynek mistrzowski i tutaj bardzo często się widzieliśmy w UFC czy w innych federacjach, że to jest zupełnie inna gra. To jest zupełnie inna. No właśnie, a jak ktoś nie przerobił tej trójki, to może mieć z piątką naprawdę kłopoty. Jak przyjdzie walka, przyjdzie tego, może być różnie, nie? Piotrek już miał walki ze sobą trzyrundowe i też kończył walki przed czasem, ale myślę, że Adaś jest tak zdeterminowany i tak dobrze przygotowany w Ankosie, miał dużo sparring partnerów i ta walka naprawdę będzie ciekawa. Ja bym chciał, żeby ta walka była taka sama, a może nie, nawet lepsza zdecydowanie niż była walka Piotrka Wawrzyniacza z Tymkiem Łopatrzykiem, bo to już było wspaniałe widowisko, które ja do dzisiaj pamiętam, ale myślę, że ta walka może być jeszcze lepsza, nie ujmując w żaden sposób Tymkowi, ale że jednak chłopaki stoją na wysokości zadania. Dlaczego? Bo jest walka o pas. I to jest chyba coś, co tego, jednak to trofeum, czy to w Federacji Babilon, czy Federacji Fen, czy Federacji KSW, czy jakiejkolwiek federacji, to zawsze jest trofeum, jesteś mistrzem tej federacji. Dlatego dajmy jutro im naprawdę takiego mocnego kopa jako kibice i pokażmy, że wiesz, mamy jutro takie zestawienie. Tak naprawdę nie ma żadnych gal, no chyba że chcecie oglądać w sobotę High League, to też możecie śmiało tego, ale jutro macie Super Polsat. Wy tak samo śledzimy Marox i inne portale, ale przede wszystkim Super Polsat, godzina 20, wcześniej o 19. Dwa naprawdę świetne pojedynki w semi-pro. Zobaczycie, to są fajne dzieciaki, młode chłopaki, którzy się pną. Uważam, że wygrywający każdy z nich i tego może mieć za chwilę mieć debiut w Babilonie. Tomek Ostrowski i Pitoń w 93 kilo i Karkuła z Sudołem w 66 kg, więc oglądajcie Super Polsat. Oglądajcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.